Cześć, słuchajcie, jaka akcja. Przed chwilą dzwoniło do mnie dwóch moich przyjaciół, Piotrek i Przemek. Poinformowali mnie, że mam się pakować, że dzisiejszym wieczornym promem lecimy do Szwecji na weekend połowić szczupaków. Także niestety dla was rzucam robotę, pakuję się. Słuchajcie, zabieram jedną, dwie wędki stąd, trochę przynęt, jakieś tam multiki, linki. No i co, ogarniam się szybko biegiem, wiem, że oni już jadą, także trzymajcie kciuki, będziemy dzielnie walczyć, na pewno będziemy się zajebiście bawić i na pewno będziecie mogli to obejrzeć. Słuchajcie, właśnie przyjechał pierwszy z ekipy, która to zorganizowała. Zapraszamy na kawkę, zapraszamy. Siemka. Siema. Także czekamy jeszcze na jednego i lecimy. Słuchajcie, mamy sprawcę, drugiego sprawcę zamieszania. Mówisz, że mamy drugiego sprawcę zamieszania? No. Siema. Cześć. To co? Ekipa w komplecie, pakujemy się, lecimy. Idziemy szarpać. Będą ryby? Chyba nie. Lecimy. 28 stopni. No, I'm never gonna slow down. Turn the lights down, watch 'em go down. No, I'm never gonna slow down. Turn the lights down, watch 'em go down. No, I'm never gonna slow down. Turn the lights down, watch 'em go down. No, I'm never gonna slow down. Thank you.
Tak więc weekend w Karlskronie dobiegł końca. Wiecie co, no efekty wędkarskie, jak to najczęściej bywa, średnie. Pierwszego dnia połowiliśmy trochę fajnych, średnich ryb, nie było gigantów, ale fajne, mocne brania na płytkiej wodzie, takie widowiskowe ataki, naprawdę, naprawdę fajnie. Drugi dzień, trzeci dzień, pełna lampa, silny wiatr, ale ten wiatr nie pomagał. Ryby gdzieś nam poznikały, w ciągu dnia w ogóle nie reagowały, łowiliśmy pojedyncze małe ryby. Dzisiaj generalnie było bardzo podobnie. Natomiast wyjazd petarda, nie? Powspominaliśmy, pośmialiśmy się, pobawiliśmy, pogadaliśmy. Także wyjazd naprawdę super. Chłopakom serdecznie dziękuję. Życzę wam takich przyjaciół, którzy wam mogą zrobić w życiu takie niespodzianki. Jeżeli chodzi o szkiery Karlskrony, to jest to naprawdę fajne łowisko. Myślę, że warte odwiedzenia. Na pewno nie jest łatwe, bo woda jest ogromna. Wiatr potrafi być bardzo silny. Dzisiaj zresztą to odczuliśmy. Ale pewnie wrócimy. Miejsce świetne, piękne. Woda czysta, ryby na pewno są. Tym razem się nie udało, ale wyjazd na pewno zapamiętam na bardzo długo.